Jaka naprawdę była najbogatsza królowa w historii Polski? Skąd wzięło się jej bogactwo? Jakie konflikty z synem wpłynęły na jej życie? I czy naprawdę została zamordowana przez swojego bliskiego dworzanina? Dowiesz się tego już teraz na kanale Ato Historia. Zostań ze mną do końca. Bona Sforza, urodzona 2 lutego 1494 roku, zmarła 19 listopada 1557 roku. Była królową Polski od 1518 do 1548 roku, czyli do śmierci swojego męża Zygmunta Starego. Była też matką Zygmunta Augusta, czyli żoną i matką ostatnich Jagiellonów. Po matce wywodziła się z rodu aragońskiego, który panował nad Neapolem, natomiast ze strony ojca pochodziła z rodu Sforców, który dopiero niedawno zyskał znaczącą pozycję wśród włoskiej szlachty. W dzieciństwie, po śmierci ojca, księcia Neapolu, który padł ofiarą zamachu, Bona zmuszona była opuścić rodzinne miasto i wędrować po Włoszech. W 1502 roku, mając zaledwie 8 lat, osiedliła się w Bari, księstwie przekazanym jej matce Izabeli Aragońskiej przez cesarza. Jako potencjalna dziedziczka neapolitańskiego majątku uważano ją za doskonałą kandydatkę do małżeństwa. I tak w 1518 roku wyszła za mąż za króla Polski Zygmunta Jagiellończyka, którego my kojarzymy z przydomkiem Stary. Przy boku męża, który był od niej niemal dwukrotnie starszy, Bona szybko wywalczyła sobie znaczącą pozycję, choć nie było to łatwe i musiała walczyć z licznymi stronnictwami, które nie były jej przychylne, absolutnie nie. Aktywnie angażowała się w politykę, miała wpływ na nominacje urzędników, a co najważniejsze, skrupulatnie budowała własny majątek. Tylko w samej koronie zgromadziła posiadłości obejmujące 15 miast i około 200 wsi. Zajmowała się również zarządzaniem ogromnymi terenami na Litwie. Udało jej się to poprzez regulowanie niejasnych sytuacji dzierżaw i wykup ziem, co sprawiło, że stała się najbogatszą kobietą w kraju i jedną z najpotężniejszych właścicieli ziemskich w całym regionie. Była matką 6 dzieci, z których 5 dożyło do rozłości. Jej córki to Izabela, Zofia, Anna i Katarzyna. Najstarszy syn Zygmunt August stał się ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Jagiellonów. Młodszy o 7 lat od brata Olbracht, urodzony przedwcześnie po wypadku, jaki spotkał Bonę podczas polowania, w 1527 roku zmarł tego samego dnia. Bona była postacią budzącą niechęć wśród szlachty i magnatów, głównie przez jej absolutystyczne poglądy i chęć odtworzenia dziedziczności tronu, a co za tym idzie, ograniczenie roli szlachty i wzrost znaczenia króla. Jej stosunki z Habsburgami również były napięte. Nienawidziła ich z całego serca. Jej największym triumfem było zapewnienie synowi tronu za życia ojca. W 1529 roku młody Zygmunt August został wielkim księciem litewskim, a w 1530 roku koronowany na króla Polski za życia ojca. Ambicje królowej doprowadziły w 1537 roku do szlacheckiego buntu znanego jako Wojna Kokosza, o której mogę opowiedzieć w innym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście posłuchać o tym. Jej wpływy były odczuwalne aż do śmierci Zygmunta Starego. Zarzucano jej m.in. to, że wtrącała się w małżeństwo syna z Elżbietą Habsburżanką, pochodzącą z rodu, którego, jak już sobie powiedzieliśmy, szczerze nienawidziła, z którą to ożenił się Zygmunt August w 1543 roku. Później Zygmunt August, wysłany na Litwę, znalazł się pod silnym wpływem potężnej rodziny Radziwiłłów, a jego tajemne małżeństwo z Barbarą Radziwiłłówną pogłębiło tylko konflikt między nim a matką. Nie tylko z matką, bo szlachta obawiała się, iż ślub króla z poddanką z rodu Radziwiłłów wywyższy ów ród ponad innych magnatów i zaburzy zasadę równości szlacheckiej. Po śmierci Zygmunta Starego w 1548 roku Bona przeniosła się na Mazowsze. Odizolowana, pozbawiona dawnej władzy i w złych stosunkach z własnym synem, w
1556 roku postanowiła wrócić do Bari we Włoszech. Tam udzieliła Habsburgom ogromnej pożyczki znanej jako sumy neapolitańskie. Trzeba w tym miejscu też dodać, że wyjeżdżając z Polski, królowa Bona zabrała ze sobą kilkanaście wozów złota i kosztowności. Zanim powiemy sobie o jej tragicznym końcu, kliknij like, zostaw komentarz i suba, zajrzyj też do opisu odcinka, gdzie możesz wesprzeć kanał przez postawienie mi kawy lub kupić którąś z polecanych książek. Na początku października 1557 roku przebywająca w swoim rodzinnym Bari na południu Włoch Bona Sforza nagle zapadła na dziwną, tajemniczą chorobę. W połowie miesiąca stan zdrowia królowej pogorszył się na tyle, że znalazła się na granicy śmierci. Najbliższy, zaufany Bony, Jan Wawrzyniec Papakoda, który w rzeczywistości był agentem działającym na rzecz Habsburgów, wykorzystał tę sytuację. Sporządził testament, w którym królowa rzekomo przekazywała cały swój majątek niemieckiej dynastii oraz jemu samemu. Tym samym Zygmunt August, syn Bony oraz jej córki zostali praktycznie wydziedziczeni. Jednak Papagoda nie przewidział jednego. Dzień po podpisaniu sfałszowanego testamentu przez niemal nieprzytomną Bonę, monarchini nagle odzyskała przytomność. Bona zawsze cieszyła się wyjątkowo silnym zdrowiem, które walczyło nawet w obliczu dwukrotnej próby otrucia. Gdy wróciła jej świadomość, natychmiast przypomniała sobie wydarzenia z poprzedniego dnia. W umyśle królowej wszystkie elementy intrygi zaczęły układać się w jasny obraz. Zrozumiała, kto ją zdradził i na czyje zlecenie działał. Mimo że była świadoma, iż nie ma już dla niej nadziei na ocalenie, walczyła do ostatniej chwili, aby zabezpieczyć swoje dziedzictwo. Niestety, jej ulubiona służąca, Marina, była zamieszana w oszustwo. Podczas podpisywania fałszywego dokumentu czuwała przy Bonie, manipulując jej ręką i poduszką tak, aby wyglądało, że królowa wyraża zgodę na zapis. Nie mogąc polegać na Marinie, Bona zwróciła się do innej dwórki, Livii, której ufała. Dzięki niej wezwała sekretarza zamkowej kancelarii, Scypiona. Wiedziała, że potrzebuje lojalnych ludzi, by działać szybko. W gronie osób, które poprosiła o pomoc, znalazły się takie, które znała i którym ufała od lat. W tym kilku sług starszych wiekiem i zasłużonych w długoletniej służbie. Bona Sforza, czując nadciągający koniec, musiała działać szybko i ostrożnie. Zwołała do siebie jedynie osoby, które miały jak najmniejszy kontakt z Papagodą i były poza jego wpływami. Reszcie mieszkańców zamku w Bari kazała udać się do Bazyliki Świętego Mikołaja, by modlić się za jej zdrowie. W ten sposób usunęła świadków intrygi z pałacu. W czasie nieobecności dworzan podyktowała nowy testament z pomocą Scypiona, który jako notariusz papieski miał pełne prawo do sporządzania takich właśnie dokumentów. Stworzyła akt, który trudno byłoby podważyć. Wszyscy obecni pełnili rolę świadków. W testamencie anulowała wszystkie zapisy na korzyść Filipa II Habsburga. Zamiast tego, mimo wieloletnich sporów, przekazała większość majątków swojemu synowi, Zygmuntowi Augustowi. Dokonała także wielu mniejszych darowizn, rozdzielając cenne przedmioty, jak ulubiona karoca czy najpiękniejsza perła z jej zbiorów. Do końca zachowała zimną kalkulację nawet Jan Wawrzyniec Papakoda, który był odpowiedzialny za zdradę i otrucie Bony, otrzymał 13 tysięcy dukatów. Być może Bona łudziła się, że taki gest pozwoli uniknąć odwetu agenta Habsburgów za zrujnowanie jego planów. Gdy ostatnie dyspozycje zostały wydane, a cały majątek rozdany, królowej pozostało jedynie czekać na ostateczne działanie trucizny. Umierała samotnie, otoczona przez zdrajców, odrzucona przez bliskich. Może tylko świadomość, że spisała testament zgodny z jej wolą, przyniosła jej chwilową ulgę. Jednak Bona nie mogła wiedzieć, że dokument ten nigdy nie zostanie zrealizowany, a jego sporządzenie oznaczało śmierć dla nielicznych, którzy jej pozostali wierni. Jeśli
podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do obejrzenia kolejnego widocznego na ekranie. Zostaw też suba, like i komentarz oraz nie zapomnij zajrzeć do opisu, gdzie możesz wesprzeć kanał lub przejść do mojego sklepu lub kupić którąś z polecanych przeze mnie książek. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.